Hello na kanale. Zobaczcie, jaka pani zima tutaj jest. Powiem wam tak. Kilka lat temu, może około 10, może nawet więcej. Czapka? Daj spokój, ja czapkę będę zakładać. A teraz? Teraz na cebulkę. Nie mam co prawda rękawiczek, ale nie mogłam nigdzie w domu znaleźć. Chyba pogubiłam wszystkie. Mam jedne, ale takie wielkie. Mówię, dobra, nie masz takich mrozów, już nie będę przesadzać. Tak więc witam na kanale. Dzisiaj vlog, który nagrywam na zewnątrz. Bo wiecie co, już... I powiem wam tak, on miał już dawno powstać. Kiedyś miałam powiedzieć te słowa, ale stwierdziłam, że jak tu je wstawię, to będzie, że słowo się rzekło i już trzeba się tego trzymać. I już na nic takiego nie wstawiłam. A mianowicie chodziło o to, że ja ostatnio zauważyłam, że jestem taka leniwa. Nic mi się nie chce, no naprawdę nic. I dzisiaj też już nie miałam wyjść, ale mówię, nie no, tak nie może być, bo idę teraz do warzywniaka. Po sobie pomyślałam, a tam jutro pojadę samochodem, nie chce mi się iść. No i miałam już nigdzie nie iść. Ale stwierdziłam, że znowu objawia się to moje lenistwo. A jeszcze jak widzę, jak dzisiaj wyszłam z pieskiem i wracałam i szła pani z takim, jak to się nazywa? Wiem, jak się po norwesku nazywa, ale po polsku to nie jest chodzik. Kto takie, wiecie, co taki jeny, taki wózeczek, wiecie, starsi no, przed sobą tak na kółeczkach. No normalnie, co za skleroza. Nieważne, tu się nazywa rylator i chodzi o taki nie chodzik. No nie wiem, naprawdę uciekło mi słowo, ja dobrze znam te słowo. Trudno, no wiecie, o co mi chodzi. I tak, deszcz, śnieg, mróz. Czy to właśnie ciepło, czy zimno, to dziadki biorą te chodziki, idą na spacer i nawet w pojedynkę, wiecie, żeby po prostu ruszyć się z domu. A ja taka leniwa, ho, zimno, 5 stopni, nie idę. Deszcz pada, tym bardziej nie, a te dziadki są nieustraszone. Deszcz, nie deszcz, deszcz czy słońce, śnieg, idą, się nie przejmują, żeby po prostu trochę tego ruchu na świeżym powietrzu mieć. Babcia mi patrzy, się uśmiecha. I właśnie tak sobie pomyślałam, nie może tak być. My też mamy tak, może teraz się coś zmienia. Ale jakoś jak byłam mała, to nie było jakoś tak, żeby rodziny chodziły ze sobą codziennie, bo jakieś na spacery. Tutaj jest właśnie taka kultura takiej aktywności fizycznej. Czy właśnie deszcz, czy nie deszcz. Idą po prostu na spacer, zakładają kalosze, kurtki przeciwdeszczowe i pogoda nie jest wymówką. W Polsce to jest inaczej. I tutaj właśnie to mi się podoba, ta aktywność fizyczna, bo potem widzę na właśnie tym hospicjum, gdzie pracuję. Dla tych, którzy są pierwszy raz, hello, pracuję na hospicjum. Sprzątam tutaj w Norwegii i oni są naprawdę w super formie. Kurczę, dziadki przychodzą 90 lat, 100 lat i są już takie żywotne. I dlaczego? No bo właśnie chodzą na te spacery, jakoś nawet z tymi chodzikami, żeby po prostu mieć tą aktywność fizyczną. Oczywiście oni też mieli inną młodość, bo tutaj każdy dziadek na nartach jeździł, na łyżwach, ale tutaj w szkołach tak jest, że dzieci się uczą i każdy na tych łyżwach, nartach jeździ od małego. O, właśnie przede mną idzie też dziadek, po prostu tak sobie na spacerek. Można? Można. I ja już właśnie kiedyś nagrywałam film, że mówię koniec tego lenistwa, zaczynam ćwiczyć, zaczynam coś tam, wiecie, więcej się ruszać, aktywności fizycznej wprowadzać. Bo ostatnio, naprawdę, ja czuję, że się tak starzeję, tak mam zastane te kości. Ostatnio Daniel się tam rozciągał, bo Daniel w miarę, można powiedzieć, że on regularnie jakieś rozciąganie sobie robi, chociaż i tak dalej. No ja mówię, dobra, dawaj mi tą matę. I tak do tyłu nogi miałam zarzucić, wiecie, jak się w szkołach robiło, że za głowę aż tak należąco. Nie, no ja nie mogłam tych nóg dociągnąć i mówię mu, weź ciągnij! Ja mówię, jeszcze trochę, ale no... Tyle mi brakowało, że szkoda gadać. I normalnie z półtora godziny po tym ja miałam taki ból w plecach i to chyba właśnie przez to, że dwa dni jak oddychałam tak, wiecie, pełną piersią, to miałam taki uciec, że nie wiedziałam, co się dzieje. I chyba wyszło, że to właśnie przez to moje nieszczęsne rozciąganie. I tak mówię, kurczę, nie mam nawet 30, a się czasem czuję jak taka normalnie, nawet nie powiem, że stara baba, bo tutaj jak patrzysz na te, w cudzysłowie oczywiście, stare baby, to one mają lepszą formę niż, kurczę, nie jedna trzydziestka. Dlatego koniec
Słowo się rzekło, jesteście świadkami. Biorę się za właśnie bardziej aktywny tryb życia. Ubrałam sobie sweterek, czapkę, szalik i idę sobie do warzywniaka. Nie, że siądę w samochód i jadę, tylko po prostu biorę się za siebie. Nie ma lekko, nie ma lekko. Więc trzymajcie kciuki. Nie wiem, macie jakieś motywacje, żeby właśnie jakoś wytrwać w tym, bo już nieraz, wiecie, próbowałam. Od dzisiaj dieta. Robię sobie jedzenie w pudełka, ale wracam do domu i pochłaniam wszystko, co jest. I ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, przecież źle nie wyglądasz i tak dalej. No ja wiem, że nie. Ja się niby w tych normach jeszcze się oblicza, wiecie, tą masę ciała do wzrostu i tak dalej, no to niby ja w tych normach się tam jeszcze mieszczę. Ale już po prostu czuję, sama się zaczęłam źle czuć z tym, że wiecie, ta skóra powinna być jędrniejsza. I też takie właśnie, żebym mogła się rozciągnąć, a nie, że ja nie mogę nóg za głowę wziąć, wiecie, na leżąco nawet. Już nie mówię, że tak sobie zarzucić tutaj za głowę nogę, bo to już inny level w ogóle. Ale właśnie takie prostych rzeczy, że dla mnie to jest wysiłek. Tak samo bym miała, wiecie, schylić się do stóp na prostych nogach. O czym my tu mówimy? Dlatego właśnie chcę wprowadzić troszeczkę właśnie więcej ruchu. W weekendy spacery, jakieś rozciąganie. Nie mówię, że dzisiaj już robię cardio na godzinę, bo też tak nie chcę, bo się tylko zniechęcę. I na pewno będą na początku zakwasy, ale nie wiem, damy radę. No trzymajcie za mnie kciuki. Piszcie w komentarzach, czy wy też jakoś ćwiczycie, czy się zmotywowaliście też już jakiś czas temu i wzięliście za siebie, że może od zawsze już tak macie tryb po prostu, że dbacie o siebie, ćwiczycie o siebie. No nie wiem, no trochę słowa wsparcia chyba tu potrzebuję. Ja wiem, że nie trzeba jeść samej sałaty. Oczywiście tak w żartach trochę, żeby schudnąć, mieć dobrą formę. No ale no na pewno trochę porcje jedzenia muszę zmniejszyć, bo metabolizm już nie ten. Powiem wam, że metabolizm już nie ten, to swoją drogą, ale właśnie tak jak się skończy 25 lat, to ciało właśnie takie sztywne się robi. I trzeba chyba zacząć wstawać wcześniej przed pracą i robić sobie jakąś rozgrzewkę, bo masakra, powiem wam, masakra. No, tak więc trzymajcie za mnie kciuki. Proszę tutaj o słowa wsparcia. Dajcie znać, jak wy sobie radzicie, czy może właśnie osiągnęliście jakąś wymarzoną sylwetkę. Co was zmotywowało? No bo myślę, że to jest ta chwila, gdzie ja potrzebuję takich słów wsparcia i odpowiedniej motywacji. Dobra, się rozgadałam, a miałam tylko właśnie powiedzieć, że trzeba ruszyć dupsko. Okej, okay. Jeszcze ostatnio mi się przydarzyła niestety smutna historia. Bo jest tak, listopad. W Norwegii jest coś takiego, że no, trzeba zmienić wszędzie w sumie, gdzie spada śnieg. Że są koła zmieniane opony na zimowe. No od listopada do końca chyba kwietnia jest tu taki sezon właśnie opon zimowych, ale oczywiście nie ma musu. Możesz jeździć nawet cały rok na oponach letnich, tylko że to jest tak. Powinieneś mieć zmienione opony, jak jest zima taka, że jest na przykład śnieg. Bo jak nie pada śnieg, no to jest uznane, że letnie są ok, bo do warunków pogodowych wiecie, lód, śnieg, no to powinny być zimowe, ale niby nie ma musu. Po prostu ty sam musisz je dostosować do warunków atmosferycznych. Ale jakby stał się jakiś wypadek, nie daj Bóg, no to jak masz opony letnie, a jest sezon zimowy, no to pierwszy co? No bo nie miałeś kół odpowiednich i tak dalej, więc lepiej zmieniać. No i słuchajcie, zmieniłam opony i następnego dnia zmieniałam w sobotę, w niedzielę było ok, a w poniedziałek rano wsiadam do auta i co? Odjechałam, no i co, jeszcze na początku nie zauważyłam. I tak sobie ruszyłam spod domu, muzyczka gra i nagle słyszę jakieś hałasy. A koło takiego zakładu przejeżdżałam. Mówię, co tam tak hałasują od rana? Wiecie, a szybko zaczęłam pracę. No i tak włączałam, wyłączam radio i tak nasłuchuję. Tak słucham, mówię, kurczę, to chyba Nissan. No i rzeczywiście okazało się, że to mój Nissan. Tak uchyliłam okno i tak słyszę tylko takie dy. Mówię, oh my god, czyżby coś z moją oponą, dopiero wymienioną? No i się okazało, że Nissan ma fraka. U mnie się mówiło na to paniak.
Ale jeszcze nie znam nikogo spoza mojej rodziny, kto wie, co to jest paniak. Jak czasem słyszy paniak, to mi co? No i Nissan niestety za nie mógł. Musiałam jechać autobusem do domu. Jedyny plus w całej tej historii. Pamiętajcie, zawsze trzeba znaleźć jakieś plusy. Plusy w każdej sytuacji. Że tak cieplutko było w autobusiku. Nagrzany. A czasem w Nissanie, jak już wspominałam o filmie o autach elektrycznych, niestety zdarzają się sytuacje niemiłe, gdzie muszę troszeczkę przyoszczędzić na ogrzewaniu, więc tego dnia w tych całych minusach i moich znojach mogłam chociaż się fajnie ugrzać w autobusiku. Więc taki plus. Teraz Nissan ma dwie opony letnie, ale jutro mają mi przyjść nowe zimówki, więc powinno już być ok. No ale nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Nagrałam coś ładnego rano, jak jechałam autobusem. Tutaj wstawię wam, a co? Tak więc taki update pogodowy, a update jest taki, że nadal śniegu nie ma i nie zapowiada się chyba, żeby było, chociaż dzisiaj babcia, ta którą spotkałam na spacerku, która miała 93 lata, a wiecie, wzięła sobie ten chodzik i sobie chodzi i ćwiczy, bo mówi, że ona właśnie problemy ma z krążeniem, no i musi trochę tego wysiłku chodzić, a nie tak zastać się i siedzieć w domu. No, więc mówię, kurczę, dziadki koło 100 wychodzą same z siebie. Ale oni też po prostu chcą, nie, że muszą, bo kurczę, bo schorowana, no to musi tym bardziej. Oni chcą po prostu. A ja, młoda dziewczyna, taka leniwa, to jest po prostu wstyd. Inaczej tego słowa nie można ubrać. Dlatego idę do sklepiku, już prawie jestem na miejscu. Ręka mnie już boli od tego statywu. Tak więc wspierajcie mnie w komentarzach. Motywujcie, bo słowo się już rzekło. Tak jak ja wspomniałam, że nagrałam coś takiego, gdzie wspominałam, że od dzisiaj dieta, siłownia i tak dalej. Ja tak nie wstawiłam, bo ja dobrze się znam i wiem, że wtedy to był jeszcze zły czas. Ale jak zobaczyłam te babcie ostatnio, co chodzą z okna, nawet widzę, jak po parkingu tam śmigają, to stwierdziłam, nie, tak być nie może. To jest skandal. I muszę się brać za siebie, dlatego dzięki za oglądanie. Czekam na wasze wsparcie, liczę na nie. Może jakaś wasza historia mnie też zmotywuje dodatkowo, bo naprawdę chciałabym coś poruszyć się z tym tematem, bo to tak być nie może. Czekajcie, bo muszę szybko przez ulicę przejść. Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram i Kestres Vlog. I widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze dalej będę zmotywowana, że te słowa, które dzisiaj tutaj padły, nie zostały tak rzucone na wiatr. Tylko naprawdę wytrwam, bo naprawdę mam słomiany zapał z wieloma rzeczami. Większością rzeczy nawet bym powiedziała, czasem coś sobie wymyślę. Tam się język kwanta. Czasem sobie coś wymyślę. I co? 5 minut i po robocie. Najpierw ambitne plany, kupię gratów, to będę robić, tamto będę robić. A po 5 minutach wszystko rzucone w kąt i sprzedaję za połowę ceny. Albo leży do dziś dzień, no, tak jak na strychu maszyna do szycia. Tak bardzo chciałam szyć. No, raz igła mi tam pękła, czy coś się stało, byłam naprawić maszynę. Widzicie, jeszcze na początku chciałam, poszłam naprawić maszynę. I co? Raz naprawili. Nie minęło kilka dni, znowu się coś zepsuło, te nitki mi się połamały. To, na czym jest ta cała nitka, też coś tam się stało. I tak po dziś dzień, zamiast nawet wywieźć to na elektroniczne śmieci, to leży na strychu chyba z nadzieją. Ja sama się łudzę, że ja chyba tej maszyny jeszcze użyję. Tak, ja bym się nie znała. Ja już wiem, że ona tam będzie, aż pewnie Daniel ją wyrzuci, bo stwierdzi, że dobra, tylko zawala miejsce. Dobra. Nie przedłużając, dzięki za oglądanie, za towarzystwo. Powiem wam tak. Kupiłam tyle gratów, że boli już mnie ramię. Nie minęła jeszcze godzina. A ja już zwątpiłam, czy to był dobry pomysł, żeby iść na pieszo do sklepu. Nie wiem. Boli mnie też biodro, bo ciągle obijają mi się ziemniaki o nie. Mam dość. Niby ziemniaki nie są zbyt fit, ale
myślę, że można jeść wszystko, tylko w mniejszych dawkach i też będzie gitar, mi się tu trzęsie. Panie Haj się uśmiecha. Wiecie, tu w Norwegii ludzie się uśmiechają. Mam nadzieję, że w Polsce to się zmienia, chociaż nie wiem, czasem wam opowiadam jakieś historie i ostatnio opowiadam o pani ze sklepu w Carrefourze. Dla tych, którzy są ciekawi, zapraszam do, nie wiem, to były poprzednie vlogi. Obejrzyjcie najlepiej wszystkie. Ach, idę dalej. Nie minęła już nawet godzina, jak nagrywałam, a już widzę, chwile zwątpienia się pojawiają. Niedobrze. I jak tu wytrwać w tych postanowieniach? Idę dalej w bólu i cierpieniu. Pa, pa.